Witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Żniwek, a to jest oczywiście League of Legends. Gramy sobie klasyczną na Summoner's Rift, oczywiście. Aha, jestem solo bot. Tia. Także... coś to HD, taka dziwna rozdzielczość. No cóż. Okej, także sobie gram lodowym Ezrealem. Tu mamy... On się błyszczy jak taka ciota. No trudno. tutaj mamy Shenna na dżungli, który jest, jak to powiedział, I am nice jungle. Także okej. Pojawiły się stwory. Mamy tutaj Trynda na midzie i mamy duo topa, jak tam się mówi, bo oni są z Premade'a i grają sobie razem, więc to być razem. I to jest jakiś marfurowy malfaj chyba. Ostrożnie. So you know. O kurczę, jestem sam, więc to będzie raczej ciężkie. Nie, to w ogóle jest przegrany mecz, bo u nich znowu jest trzech niestety. Dzisiaj już, nie, wczoraj? Wczoraj bardzo fajny mecz wszedł. Nawet i... No Jezu, jaki... i ten. I wczoraj właśnie bardzo fajny mecz wszedł. Natomiast dwa dni temu... ale dwa dni temu troszkę zepsułem mu, no cóż. Ale... kurczę, dwa dni temu był jaja i znowu anioły mają oczywiście. No jasne, Tristanka, spoczko. To będzie fajne. No, a oni mieli taki fajny team ostatnio, że mieli Fizza, jakiegoś tam 30 level, nie pamiętam, chyba brąz, któryś trzeci czy czwarty? Kurczę, zlamiłem. I ten Fizz oczywiście, wiecie, jak jest troszkę, chociaż odrobinę nafidowany, to ciężko kogoś powstrzymać. I z tego też powodu... ten, że właśnie Fizz troszkę tam był już wykariował, powiedzmy, całą grę dosyć szybko i po prostu tak się to skończyło, że ja miałem 3-4-0, a nikt z mojego teamu nie miał więcej killa, z czego ja zrobiłem dubla, zginąłem i się poddaliśmy, nie było sensu, więc 3-4-0, reszta wszyscy 0, po co się przyznaję, wszyscy reszta u mnie 0 killi i... no mecz, oczywiście to była totalna porażka i masakra. Nie, jak tu ich nie pomoże, to ta wieża leży. Także... już źle w ogóle. Jeśli oni są z Primada i są duo top, to nie może być dżungli. A że on poszedł na dżunglę, to już troszkę fail, oczywiście. Także nieciekawie to wygląda. Musisz znać swoje otoczenie. Okej, no mu się przeszkadza. Ah, fuck. Dobra. No, będę sobie tak powolutku tutaj je... sobie powolutku farmił, obijał te minionki, a oni... zaczynają sobie radzą z farmą, zaraz sprawdzę. Ależ fail. Nie no, błagam. Przecież oni tam są w dwójkę. W ogóle... WTF? A ten Teemo zszedł na mi... Dobra, spoko, ale się pozamieniali. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale czuję, że będzie ciężko. U nich są chyba dwóch czy trzech. Nie zdążyłem sprawdzić wszystkich u nich graczy, ale dwóch czy trzech jest 30 tam brązy jakieś. Natomiast u nas nie ma nikogo 30, jak zawsze. Zresztą nie wiem, czemu tak dobiera. Jestem taki dobry. nie. U mnie nie ma nigdy jakoś... najczęściej jak gram w ogóle, to prawie nigdy nie mam jakiegoś 30 w teamie, a u nich jest ich od cholery. I przez to dosyć często przegrywam mecze, bo nie jestem w stanie wygrać. Fakt, że tam 30, o no, bo ona 30 to musi być dobry. No ale niestety tak często jest, że mi dobiera jakieś lamy, a u nich są dobrzy gracze, naprawdę dobrzy i później bardzo szybko po prostu nas miażdżą i ciężko w ogóle sobie przyjemnie zagrać, ale właśnie wczoraj wszedł bardzo fajny mecz, był taki dosyć wyrównany. Do pewnej chwili, jak zaczęliśmy już później ostro przeważać, i wtedy... Jezu, skankujcie to. Właśnie bardzo fajnie wyszło tam. Miałem jako jedyny, chyba nie zginąłem, więc wtedy właśnie przyjemnie. 7-0, tam 14 z tego co pamiętam. Bardzo fajne staty i ogólnie wtedy całkiem nieźle poszło. Dosyć szybko ich zrobiliśmy. Nie wiem, chyba... O, to było tak, 33 minuty, 33 sekundy. Coś koło tego, prawie równo.
Także wiecie, dosyć przyjemnie. Kurczę, ale ten trynt. Tam jest ich dżungla, czy ktoś. Ktoś tu biegał. Nie zauważyłem kto, ale ktoś tam był. Czyli mają czas ten Timo? Nie wiem kto. O czym oni mówią? Ma 999 i co oni chcą od niego? To nie jest wcale tak dużo przecież. Ten czogat w ogóle, jakaś tam skóreczka fajna widziałem. Także ja mam skórkę, ten... dzisiaj sobie kupiłem w ogóle tego lodowego Eza. Chciałem TPA Eza, ale się okazało, że tej skórki nagle już nie ma. Ale flash. Że tej skórki nagle już nie ma, także wiecie. Nie na niego ten Ignite-ik. Dobre. Ładnie. Kupiłem sobie tą właśnie... W sensie przyjął tą właśnie skórkę lodową Ez. Bo Eza jakiś czas temu też kupiłem właśnie, był w rotacji, pograłem sobie troszkę i kurczę, jednak fajna, bardzo fajna postać. I przyjemnie się nią gra. Dobra, sobie kupimy starszego jaszczura. I do tego muzę, później buciki sobie kupię. Okej, okay. Jeszcze coś tam właśnie na manę, tą muzę. Shen, no. Co? Co tam piszą? Coming mid, okej. Okay. No, ten Timo powinien sobie poradzić, kurczę, rozstaw chłopiek grzybki. A ma 6 level w ogóle? Ma, no aha, faktycznie ma. Także nikt tu nie patrzy, jakoś kurczę, nie pamiętam, ale Shen ma ulta, okej. Okay. Stand United, czy jakoś tam. Coś tam o tym zjednoczeniu, że się tepa na swojego sojusznika. Jezu, jak będzie trollował, to ja dziękuję. Znowu, nie lubię jak ktoś lami. Ja czasami nawet lamię, powiedzmy. Wiadomo, że nie gram jakoś super świetnie. Na przykład nie robię zawsze last hitów, ale troszkę bijam te minionki nieprofesjonalnie, powiedzmy. Ale kurczę, no... Bez przesady. Zresztą, jak nawet jeśli lamię, to staram się jak najlepiej zagrać. A jak ktoś lami i specjalnie później troluje, bo nie umie grać normalnie, to jest wkurzające. No i już gra jest zrujnowana. Typowe. No właśnie. Ile to jest stana, że... Co to było? W sumie teraz tak spojrzałem, że czemu on stoi, kurde. Nie no, super team. To już się zapowiada... Po prostu świetna zabawa, muszę przyznać. To jest to, co lubię. Cię teraz na tego topka. No tu nawet Polski nie wiem co używać, bo nie było szans. 3-1. Tylko ja mam kile? Błagam. Trynt kontra trynt. I co robi nasz trynt? Nie umie z nim wygrać. No ale jak się ma nick Patryk coś tam w Patryk 2-3-1, to ja już wiem co to będzie. Jeszcze taki Patryk tryndem sobie gra. Człowieku. To jest w ogóle za team, ludzie. Nie, no błagam. Bez nadzieja. Masakra. Raczej już przegrana, bo zobaczcie co tutaj się dzieje. To jest jakiś w ogóle, nie no. Można na topie coś chyba robi ten malfight jeszcze, ale... Ja tu próbuję coś zagrać, ale to jest masakra jak ten trynt stoi. Ten Teemo nie gra. Zginął tylko raz, co z tego, ale idiotycznie. Dał mu się zabić przecież. I znowu. To Tristana trochę lami jednak. Jezus. Co to jest? Błagam. Przecież oni byli do zabicia obydwoje. Trochę zrasowałem, zlamiłem, ale bez przesady, no. Jezus, ale dzieci. No trudno, joniańskie. Chciałem jakiś odcinek porządny przed wyjazdem na 2 tygodnie teraz i kurczę...
I kupa. Nic ciekawego nie wyszło. Ale co, jak mamy takich super świetnych graczy, fascynujących pro, no to później tak jest. Chodź, Tryndik, chodź. Jest coś do zabicia, kolego, chodź do mnie. Chodź do mnie, kolego, tam jest. Nie, gdzie on poszedł? Już spierdzielił tak daleko? No, bez jaj. Niemożliwe. Chciałem, że ten szczęk go dopadnie, ale widocznie już nie udało. Kurczę, byli do ubicia. Zwojowałem sprawę. Kurczę. Solo bot, ta. To jest to. Kurde. Dobra, mamusia wyszła oczywiście. Dobra, wycofujemy trochę. Teraz Tryndzik gra, super Patryk. Ale reporcik wydaje się, no przykro mi. Jak się tak gra... Celowo, kurde, stoi gnój. W ogóle nie gra. Ani go nie rozłączyło. Se stało, pewnie na YouTubie ogląda jakieś filmiki fascynujące z Minecrafta. Super, jakieś dziecko. Zabij Trynd, błagam cię. What the f... That Trynd. What the hell. W ogóle what the... Przeciwnik pokonany. Dawaj. O, i on zginie, patrzcie to. Jest nice jungle. Dobra, nic nie mówię. Było nieźle, ale już są nafidowani trochę. Zobaczmy staty. Tu mamy 2-0. O, ten Warwick. Gdzieś bym go znalazł, to bym go może ubił. Ma lepszą farmę. On jest na dżungli. Gdzieś, tylko nie wiem gdzie. O, nie zauważyłem go. Tak sobie patrzyłem na tą Tristankę i nie zauważyłem. Dobra, easy kill. Właśnie tak widzicie. Mówiłem o tym Warwicku i zginął. O kurde. To mnie zaraz dogonią i mnie zabiją. No ale cóż. Znaczy, już nas totalnie rozjechali. Bo mówię, to jest przegrane w sumie. Jak oni takie coś tutaj odpieprzyli. Znaczy jakiegoś ma fida, lol. Spoko. Dzięki. No i... Jezu, wpadłem na gościa, a oni nie podeszli w ogóle. Co za team zarąbisty. No a tak, Jezu. WTF? Malfight, rzuć go. Teraz na niego pójdzie, a idę gdzie indziej, patrzcie to. A, nie, dobra. Nie było go akurat. Come on, ludzie. Teraz mam Reda, o nice. Jezu, that fail. Spadaj! WTF! Jaki typ! Ale mi zabrał. Ostrożnie. Co to w ogóle było? Ha? Gdzie ten... Trynd? Nie wiem. Gdzieś zwiał, ale nie wiem w którą stronę. Myślałem, że go tam jakoś osaczymy, ale jakoś spieprzył. Ale mi zabrał tamtego killa, kurde. Mogłem tego ulta nie marnować. W sumie to było trochę głupie, bo... A ostatnio właśnie co mówiłem, że było to 7-0. A, tutaj jest ten ham, już skampili, oh fuck this. Ja nie mogę, teraz ten Warwick tu przylazł. Super. Pobijać was trochę, panowie? Gin gnoju. Fuck, znowu ma ulta, jaka szmata. Ah.
No cóż, chyba nic nie mogłem zrobić lepszego. Dobra. Buciki mamy, to sobie kupimy. Tu możemy jakieś ganka zrobić, ale na niego nie zrobimy ganka, bo gościu ma takiego fida, on ma 2700, ile on ma tych killi? Jak on ma... Właśnie ma taką farmę, ja pierdzielę. Chyba się zdziwiłem, że przed nim ma wcale tyle killi, ale... Skąd ma tyle HP? Chwila, faktycznie. Strasznie dużo. I tak nie do końca w sumie wiem dlaczego. Czemu ja tam poszedłem, what the fuck? Co się stało? Już nie klikałem. No come on! Ja pierdzielę, ale team. Znaczy to, oni nawet nie chcą wygrać, oni stoją? Ja! What the fuck? No to chcę biegać jak debil dookoła. Bo te łosie nie chcą wygrać. Super. O, Shen idzie, dobra. Fokus Tristana. No, gdzie uciekasz, typie? Pięknie. Jest nasz. Good job. To było niezłe. No nie jest tak źle. Coś jeszcze możemy zdziałać. Ale nie za dużo raczej. O. Fokus gnuja. Fokusujemy szmatę. Nawet za nim. Nie dogonimy. Mogę go tak obijać, ale sfleszował. Dobra, tam jest. Znaczy, on ucieka przed jednym kolesiem, teoretycznie. Przecież nie widzi reszty. O, ale fucking wieża. Kurczę, tego kolesia nawet z trzech nie możemy dogonić. No w sumie, gdyby walczył, to by zginął, ale... Ale jest rozsądny i zwiał. No cóż. Zróbmy sobie wilki. O, fuck this shit, serio. Ha, flash. Masz, łap to. Pomóżcie, WTF. Spoko. Tja. Mogę kupić, ale... Dobra. Chciałem najpierw na to AD pójść, na damage, ale... Mogę najpierw kupić rękawice w sumie. Bez różnicy. Nie jest tak źle, kurczę, no 7 killi przewagi. Nie wiem jak z goldem, bo nie widzę, ale... Musisz znać swoje... ale 5-5... Tak, tryn 0-5. No tu mam tak, feeding, afk, unskilled player tutaj, 0-1. 3-2, ten Shen coś przynajmniej robi. No ten Teemu też tak nieciekawie. No jakoś na razie trzymamy. Chodźcie tam. Tryn tam jest. To mamy, na pewno ich zabije. Co on zrobił, lol? I one go tak mocno leją. Yes, robicie. Patrzcie to. A, ale to użył, dobry jest. Czemu ma smite? Ta? Nie. Really? Błagam cię, Trynt. Ten mnie teraz ubije jeszcze, szmata. Co on mi... Ha, Ignite'a, super. No, wycofaj to, Shen. God, on ma ulta jeszcze. Dobrze. Good job. Uważajcie. Wycofaj. No, ale fail. Shen nie zdąży zwiać chyba. Chociaż to jest Strogat, więc w sumie... Gościu nawet butów nie ma. Nie no, ma. Aha, bo ten go spowolnił, okej. Okay. Nie ma killa, nie ma. Czy on mi dał podpalenie? Dał mi podpalenie, cholerny. No cóż... Nie no, ubił tego Shena jednak, cholera, ale gościu jest, kurczę, niezły. Sobie skina załatwił, nie wiem ile kosztuje, bo się nie znam na tych skinach tak dobrze, ale... Sobie niezłego skina, muszę powiedzieć, że załatwił. Fajny ten skin, nie widziałem go jeszcze w akcji. W ogóle wiecie, rzadko jest taki procent graczy, którzy mają w ogóle skina, więc... logiczne, że mogłem go jeszcze nie widzieć akurat. Akurat tego skina nawet. Także wiecie, tego się ma reda teraz.
O, ale się ładnie wpakował w naszą pułapeczkę, która się tutaj utworzyła chwilowo. Dobrze. Nie zginął, słuchajcie, nie zginął Trync. Niesamowita sprawa. Jak to się stało? No! Nie zabieraj tego debilu. WTF. Wciągnął je gdzieś w olerenę. Ja. Ale akcja. Oh fuck this shit. Jak te mi zasadzi z ulta. Nie zasadzi. Dostał. Dobra. Trzeba się wycofać, bo troszkę mi HP zabrali, a mam, jak wiecie, bardzo mało. Ezem trzeba mocno spieprzać, dlatego te skille też dobrze to ułatwiają. O, jakoś... aha. Shen, serio? Tepnął się na mnie? Aha, chciał się tepnąć. O, okej. O, jakby tą Tristankę, tylko trzeba ją zaskoczyć. Dostała podpalenie, ale już zginę raczej. Czy ten koleś mnie dogoni na 100%? Nie, nie dał rady, okej. Okay. Laika Pro, taka Pro Escape. Aj, Ignite! Myślałem, że nie ma, cholera, no bo nie użył wcześniej. To mnie... ale dobrze, przynajmniej go ubił, okej. Okay. No cóż, poświęciłem się troszkę. 2-7. 6-7, kurczę. Już na minusie. Ale okej. Okay. Jeszcze ich jakoś zabijamy. Zaczę co będzie później, nie? Zaczną zrobić. Jak dzieci. Nie jest tak źle, bo szczerze mówiąc są gorsze. Są gorsze gry. Myślałem, że będzie gorzej, jak się tak zaczęło nieciekawie, ale... ale jeszcze jakoś się trzymamy. Te wieże tu poszły. Przez to, że tu po prostu nie mieliśmy nikogo na tym bocie. Byłem tu sami. To głównie przez to, że nie było nas tutaj dwóch. Ale jakoś jeszcze dajemy radę. Lodowa. Okej. Okay. Let's come here. Oni to w ogóle siedzą, ale barona nie będą robić. O. No i uciekł mi spod tego... nie, no jasne. Co za żal. No uciekaj, man. Te ma fejcery, tak chcę aż tankować ich. Dobra, tu trzeba biec. Fuck this shit. No dat Teemo, on w ogóle nie ma damage'a chyba ten Teemo. On tego on się ciągle wycofuje. Przesadziłem, trochę tam wpadłem. No ale cóż, kurczę, muszę się jakoś ten. Muszę się wczuć w grę. Zresztą, no zobaczcie, co się dzieje. To nie jest w ogóle nie do wyjścia z bazy i trzeba się, kurczę, trochę wbijać, bo to. Co innego możemy zrobić w takim wypadku? No to się taki gnój zrobił. Co się stało? To mi uciszenie znowu sprzedał. Dobra. Dawać go. Dobre. O, jakby go jakoś ktoś zestunował, czy coś. Ale leci, ale grid. Dobre. Aj. Fail, gonią nas. Ty mi zaraz dopadnie, szmata właśnie. Ulcik. Szmata. I teraz znowu z ulta pociągnie, bo ma jeszcze raz. Powinien to wykorzystać. O, właśnie. Niestety. O, shit. O, 516 nieuchronnych obrażeń. Troszkę to wygląda beznadziejnie, muszę przyznać. O, gdyby ta gra wczorajsza, bym to nagrywał, kurczę, bardzo ładnie. Przy
ten Timo nie stawia grzybków. Gdzie są jego grzybki? Są tu jakieś. Ale tu nie było. Tu. O to mi chodziło. Tu gdzie walczyliśmy. Nie wpadli w żaden praktycznie. Chodzi mi o to, żeby w trakcie walki postawił. Wtedy mógł tylko podbiec, postawić i się odsunąć. Wtedy by na pewno nie walnęli, bo na mnie sfokusowali. I by się na mnie zajmowali. A ten Darius ma też cholernie dużo HP. Właśnie w ogóle w tej grze, o której wam mówiłem, że było dosyć ciekawie, to... ta Tristanka tam zaraz... Nie. To było tak fajnie, że Darius troszkę ich nafidował, bo latał praktycznie na freekille. Wchodził sam na 4 czy na 5, trochę głupio. I przez to baliśmy się, że przegramy, ale się okazało, że nawet troszkę ich odciągał od mida, którego puszowaliśmy, więc nie było tak źle. No teraz pewnie zrobili barona, bo nie mieliśmy za bardzo wyjścia. Znaczy nikt tam nie poszedł. Już tu staliśmy. Co tak, kurde, pingujesz? Aha. Aha. Mówisz, że tak? Okej. Dziękuję. Ja sobie troszkę ucieknę. Dobrze. Jakąś tarczę, Lux? Gdzie jesteś? Zawsze Lux takie w tarcze wchodzą. Dobre. Nie wiem, co on zrobił, że tak doskoczył jakoś dziwnie. Tu się boję tych typków. Jest niebezpiecznie z tym swoimi skillami postrannymi. O, ten zaraz mi z ulta zasadzi, to będzie śmiesznie. A raczej tragicznie dosyć. Ale można zrobić tutaj ładne kombosy. Na przykład dwa trupy. Ale się ześmialiśmy. Z tego dubbingu. A patrzcie, mi 4 skinęło. Lol, nice. Nie tak źle. Dwa trupy. 5 trupów. Jakieś 4 trupy. Tak fajnym głosem. I się właśnie z tego dubbingu nabijaliśmy, że ja gram na dubbingu, jak Kuzum nie był, a on zawsze grał na angielskiej. I po prostu zawsze się śmiejemy, jak razem gramy, albo jak ktoś patrzy, jak drugi gra z tego dubbingu. Jak ona tam gada. Witaj w Summoner's Rift. Pojawiły się stwory. Super głosem. I te emocje takie, wiecie. Dobra, teraz zniszczonego kupimy. Okej. Okay. Damage, jak to mówią. Prawidłowo oczywiście, damage. Dawać. Tutaj ją. Pięknie! Idealnie rzucili w tego ulta. O fuck, tu wchodzimy. No, idziemy tutaj jednak. O, jestem tutaj już w sumie. I już przyszedłem was wykariować, chłopcy. O shit. Dobre. Mam blue i reda. O, przyjemnie. Dobrze jest. O, jest, rękawica. 30%, czy tam 30 ileś procent szans na... Chyba 30% na taki obszar właśnie, który spowolni i tak dalej. Jest bardzo fajnie. I możemy zejść na dół. Zaraz mi to ojciec wleci. Okej, okay, ojciec mi się wydzierał, ma jakieś problemy i muszę robić cięcie przez niego. Oczywiście. Spokój się. Może skończę i pójdę, ale nie. Dobra. No, zobaczymy, czy damy radę coś z tego jeszcze wyciągnąć. O, no raczej nie. Ale fail! Jak ja flashuję do cholery. Kurde. A. Dobra, no ale mogli... Aha, dobra, oni wszyscy razem, to trochę nie. Wycofajmy się. Też tylko tutaj utrzymać. Dawać, jeszcze chwilę. No ich tak wypychają po troszku, tylko tu już wieży nie ma i to jest problem, ale ich chyba trzeba bronić. Wypchajcie ich stąd.
tutaj. Dawać. Okej, wbijamy tutaj. Mógłbym ich tym ultem wypchnąć, ale nie chcę marnować. Musisz znać swoje otoczenie. Co? No nie wiem, dobra, w sumie. W sumie Darius ma. Trent ma spory damage, więc może racja. Chociaż ja bym fokusował właśnie tego Dariusa, który ma dosyć spory, jeszcze większy nawet. Że wiecie. Tristana tam prawie bez HP została. Ja sobie ją zabiję. O fuck, albo nie. Co, kto ma takie ten przestraszenie? A ten pieprzony Tryndamir. Przeciwnik pokonany. Zostałeś pokonany. Co to było? Teraz tu przyjdzie. Okej. Okay. Troszkę krzywkami może pouderzać, ale niech nie podchodzi. Co on... Aha, okej, okay, może być. No, strzelaj do nich! Jejku, grzybka daj! Zniszczono twój. O Boże. Zniszczono twój inhibitor. Dlaczego miał cholernie dużo HP od razu? Nie wiem skąd się wzięło. Po co komu mapa? Trochę to było dziwne faktycznie. Zafro mi. No bo w sumie jeszcze ma 30, to pewnie się robi samym buildy. Dwa trupy na koncie wroga. Kurde, jaki to jest irytujący gnojek. Lynch ma to, fuck this shit. Dawaj, masz speeda. Tylko, że miał ulta, to bym w tych szmaciarzy tam wypalił, bo tam ten trynd nie spieprzał. Dobra, nie mam teraz ulcika. No dobra, ale... Jak to mi jest zasadzka? Dobra, możemy wbić gdzieś. Czemu ta Tristana się tak pokazuje? Myślę, że może nas... wciągać w jakąś zasadzkę. Of course. Push to for bot. Ta, tutaj tak będę pushował, aż mnie zabiją. Właśnie, już jest Tristana. I boję się, że będzie ktoś inny. A tutaj są te super, super minions, które nas będą naparzać. Właśnie, się zaczyna zabawa. A, sorry. To przecież chyba nie bije w minionki. Okej. Okay. Taki obszar to fajnie. Dobrze. Dobra, patent wielki i teraz możemy tam troszkę to odepchnąć. Ale po prostu przali nam inhibitory i już jest dupa. Tam to jeden mój dead, kurde, byśmy tam mogli jeszcze kogoś pozabijać pewnie. Gdyby nie zginął ten raz. Cholera. Nie mówię, że aż tak teraz carryuję. Ale dość sporo jednak tego damage'a wchodzi, także wiecie jak to jest. O oh fuck. Nie wiem kogo nadignitowałem, szczerze mówiąc. Chyba... A, Cho'Gatha, okej. Okay. Kurczę, o! Co? Tristana? Gdzie ona zginęła? Tu jej nie ma. Mój ult poleciał tutaj. Ale przecież tu jej nie mogłem nigdzie zabić. Zresztą tu nie widzę trupów, więc chyba... Chociaż... Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie ją zabiłem. Zobaczę sobie na nagraniu, gdzie jak to się stało, że ona zginęła. Może gdzieś ją tam trafiłem, ale czasami się takie funkcje zdarzają. Ale nie wiem, nie wiem. Dobra, to już była przegrana gra. Nie było aż tak źle w końcu, ale kurczę, no... Jednak ten Trynda mocno tutaj zepsuł. I... No, ten Teemo troszkę. Na początku coś tam coś się trollował, coś tam na tym idzie, haha, zabijcie mnie, coś ty gadał. No i się troszkę to źle skończyło teraz. Gincie, gnoje. Nie, przegrana.
Niestety nie daliśmy rady, minionki nas zgniotły. Często tak jest, że już nie da rady wybronić, to zresztą były, jak widzicie, super miniony z prawej. I tam już przed kolejne i nie byśmy nie dali raczej rady. Za mało zostało HP. No cóż, dzięki wam za oglądanie, miłych wakacji i do zobaczenia za 2 tygodnie. Myślę, chyba że zdążę wrócić w międzyczasie, ale nie wiem, czy dam radę. Ale oczekujcie czegoś. Także do zobaczenia, no i cześć.